No hej, mam dla Was kolejny haul i dzisiaj zaczynamy szybciutko, bo mam tutaj sporo mrożonek, które nie chcę, żeby mi się rozmroziły. Także powiem tylko, że na to wszystko wydałam 392 zł. Zaczynamy. Tu właśnie mamy te mrożonki, które chcę pochować szybko, także mamy te lody w pudełku Oreo, bo chciałam kupić córce jakieś lody, a ona lubi bardzo te na patyku Oreo, także myślę, że będzie zadowolona. Jeszcze mamy, ja wiecie, że lubię kupować te takie mini lody na patyku, bo troszkę mają mniej kalorii, także wzięłam w Lidlu te, ale tym razem nie tą paczkę, w której jest kilka różnych smaków, bo tam jest też wersja w białej czekoladzie i ja bardzo nie lubię białej czekolady, a ta pomyślałam, że będzie lepsza, właśnie są wszystkie te wersje z migdałami. Mamy też onion ringsy mrożone, które lubimy, właśnie robimy je w piekarniku i do jakiegoś obiadu tak po 2-3 sztuki na głowę, żeby nie przesadzić, ale to jest bardzo smaczne. I mamy też frytki mrożone, które nam się kończyły. Ja lubię zawsze w Biedronce kupować te frytki długie, których dzisiaj nie było, także wzięłam te karbowane. Córka będzie zadowolona, będzie jakaś odmiana. No i mamy jeszcze mini marchewki, bo ostatnio właśnie córka powiedziała, że w przedszkolu są takie małe marchewki i ona je lubi, a w domu generalnie zawsze je tylko marchewkę surową albo surówkę z marchewki. Nigdy nie chce jeść tej na ciepło, którą z kolei ja lubię, no także pomyślałam, że spróbujemy, czy będzie jej to smakować, ale no też nie robię sobie nadziei, bo bardzo często jest tak, że w przedszkolu pewne rzeczy są smaczne, a w domu jak mama zrobi, to są niedobre. No i jak mamy mrożonki pochowane, to pokazuję Wam teraz owoce, kilo truskawek i w ogóle muszę Wam pokazać, no zobaczcie tę truskawkę, po prostu córka będzie zachwycona. Mamy czereśnie, dzisiaj po prostu zaszalałam, były czereśnie za 20 albo za 30, ale wzięłam tych za 30, bo są takie wielkie i piękne i po prostu na pewno będą pyszne. No nie mogłam się powstrzymać, ale wiecie jak to jest z czereśniami. Mrugniesz okiem i już ich nie ma, także korzystamy póki są. Potem będziemy się martwić i potem będziemy oszczędzać. Mamy jeszcze kilka bananów, no i oczywiście arbuza. Tylko połówkę, ale to dlatego, że są wielkie. Mamy jeszcze, te morele jeszcze z Lidla. Już Wam kiedyś mówiłam, że są przepyszne, a były akurat dzisiaj w promocji w Lidlu. Także je wzięłam, bo ostatnio wzięłam takie na wagę, oczywiście no wiadomo, wlałabym bez tego plastiku, ale ostatnio wzięłam te na wagę i były beznadziejne, także stwierdziłam, no dobra, trudno. Mamy też te dwa jabłka Jona Gold, cytrynę z warzyw, mamy kilka papryk, cukinię, pietruszkę do zamrożenia, bo ostatnio nie mogłam znaleźć w zamrożalniku. I myślałam, że jeszcze mamy trochę takiej pokrojonej, pomrożonej pietruszki. Okazało się, że już nie ma, także zrobimy zapas. Dwa ogórki, mamy jeszcze tą sałatę w doniczce, rozmaryn i słuchajcie, taką po prostu piękną miętę pieprzową dostałam dzisiaj w Kauflandzie. Także byłam w szoku, bo pieprzową ciężko dostać w sklepach, a ona jest taka, no powiedzmy, mocniejsza i kiedyś już Wam chyba mówiłam, że robiłam ekstrakt z mięty i właśnie mięta pieprzowa do niego była potrzebna, także obrałam tyle co było, teraz czekam aż ta mięta pieprzowa odrośnie, ale idzie to bardzo powoli, a muszę teraz po kilku tygodniach dołożyć jeszcze liści do tego ekstraktu, więc bardzo się cieszę, że dostałam. I tu mam jedno takie małe, ale to niestety nie oznacza, że tanie zamówienie z internetu, to są te pasty orzechowe z Fitreku, dwie wersje z ciasteczkami kakao i z białą czekoladą. One są pyszne, no nie są tanie niestety, bo jedna taka porcja pół kilograma kosztuje około 27 zł, ale bardzo lubimy jako taki dodatek do owsianek. Córka też bardzo lubi, a wiecie, że ja zawsze staram się, jak mogę, żeby ją zachęcić do tego, żeby zjadła coś zdrowego, także jak dam jej miskę owsianki i powiedzmy łyżeczkę tej pasty na wierzch, no to jest zawsze większa szansa, że zje. Mamy też jedną puszkę czarnej fasoli, tą kremówkę, bo kupiłam w zeszłym tygodniu, ale będziemy tamtą zużywać dzisiaj. I jednak zawsze chcę, żeby była. Wiecie, będziemy chcieli zrobić jakąś bitą śmietanek do gofrów czy coś, to właśnie w Kauflandzie kupuję te malutkie, to jest dobra porcja dla nas. Omasz. Ludzie kochani, ślepa jestem. Miałam kupić to pesto z Barilli, bo było dzisiaj w promocji. No wiecie co, a się zagapiłam. No dobra,
Trudno, no nie będzie tak, bo miało być właśnie dzisiaj Barilla była drugie opakowanie 40% taniej, a wiecie, że to jest moje ulubione pesto. O, macie, no kurczę, jaka ślepa jestem. No trudno, no więc w każdym razie jest pesto. Mamy też te obwarzanki babuni, nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam też gnioki w Biedronce, bo mają, gdzie tu był ten termin? Mają niezły termin, bo do 3 sierpnia, ja zwykle kupuję... Bo najczęściej nie chce mi się robić, więc kupuję gotowe gnioki, no kopytka po prostu kupuję w garmażu u nas, ale no wiadomo, jak je kupię, no to staram się tak w ciągu dwóch dni je zjeść. No a stwierdziłam, że fajnie by było mieć w lodówce takie, które trochę dłużej postoją i wtedy to jest też fajna opcja na jakiś szybki obiad. Do tego dorzucę warzywa, jakiś ser, może jeszcze jakieś dodatkowe białko typu seitan czy ciecierzycę. I to wszystko wtedy piekę. To właśnie na taką sytuację, jak się nic więcej nie chce robić, też na przykład jako lunch, na przykład właśnie tak w airfryerze sobie na szybko zrobię, żeby nie uruchamiać piekarnika, szczególnie, że już jest dosyć ciepło. I wtedy też właśnie z jakimiś warzywami to upiekę, może z tym nieszczęsnym pesto. Także no fajnie, spróbujemy jak to się sprawdzi. No i z tego garmażu akurat dzisiaj wzięłam dewolaję, bo już córka prosiła, dawno nie było. Także to sobie zjemy bodajże jutro na obiad. No i specjalnie telepałam się do Lidla po to tofu, bo dzisiaj było w dobrej cenie. Wiecie, że u nas tofu dużo idzie, zresztą tofu też zawsze można zamrozić, więc wzięłam 8 kostek, bo to jest jakby ta podwójna taka wersja. Ale cieszę się, że byłam w Lidlu, bo też zaopatrzyłam się w ten ser, który był kiedyś, ten taki niskokaloryczny, ale gdzieś zaginął. Z tego co słyszałam, to po prostu było takie zainteresowanie, że producent nie wyrobił i trzeba było trochę poczekać, ale znowu się pojawił, także wzięłam 2 opakowania tego w plastrach. No on też tutaj termin ma całkiem niezły, bo do końca lipca, no to do końca lipca my to spokojnie zjemy. Są 2 wersje kolorystyczne, ale wiecie co, to się niczym nie różni. To jest po prostu chyba dla chłopców i dla dziewczynek. Nie wiem, ale wzięłam 2 oczywiście, no bo nie mogłam się zdecydować. No i teraz nowość, która się pojawiła, to ten tarty ser. Także to też mi się podobało. Nie ukrywam, że najchętniej bym kupiła ten ser też w kawałku, bym go sobie wtedy zamroziła i mogłabym go sobie sama ścierać. No dobra, ten sobie zobaczymy i właśnie tak myślę, żeby go zamrozić już w takiej startej wersji. Zresztą ktoś z Was ostatnio mi podpowiedział w komentarzach, żeby właśnie mrozić starty ser. Także zobaczymy. Mam też 2 opakowania, więc na pewno przynajmniej jedno zamrożę, może nawet 2. Muszę to przemyśleć. I mamy też parówki na jedno ze śniadań. Camemberta też był w promocji, ten taka większa porcja, to mi to bardzo pasuje, bo to jest dobra porcja dla mnie i dla córki. I wzięłam oczywiście ten lekki, tak jak zwykle. Wzięłam też buratę, której nie zaplanowałam akurat na ten tydzień, ale była w bardzo dobrej cenie w Biedronce, a buratę bardzo lubimy. Także myślę, że w przyszłym tygodniu ją zjemy. Mozzarella light, te serki 2 homogenizowane i królewski w kawałku, który zamrożę, bo bardzo polubiłam mrożenie sera w kawałku. Super to się sprawdza, nie marnuje się, nie mamy przykrych niespodzianek, że coś tam spleśniało. Mamy zawsze kawałek sera w zamrażalniku w razie gdyby się skończył, także super opcja. A teraz właśnie akurat trafiamy, bardzo lubimy ten królewski ser i trafiłam akurat w kostce. Nie zawsze on jest wszędzie dostępny, także skorzystałam. I to już jest wszystko. I teraz przechodzimy do planu. No i w tym tygodniu miałam taki plan, żeby trochę rzeczy pozjadać z zamrażalnika, bo już tam się robi troszkę ciasnawo. Także zaczęłyśmy dzisiaj od quesadilli z wege szynką i z guacamole. Także tutaj akurat udało się trochę tych rzeczy zamrażalnikowych zużyć, bo i ta tortilla, którą robiłam w zeszłym tygodniu, czy tam 2 tygodnie temu, i ta wege szynka, którą kiedyś też robiłam, która tak jak Wam mówiłam, jest średnia, ale akurat do takich rzeczy się bardzo dobrze nadaje, także nawet córka zjadła bez marudzenia, wręcz nie była zadowolona, że nie było dokładek, także to już uważam za sukces. No i guacamole też było to, które mam zamrożone, także super. Na drugie śniadanie tutaj sobie wpisałam tak te płatki z mlekiem, bo nie wiedziałam, czy w ogóle będę w domu dzisiaj na drugie śniadanie, także coś takiego tylko na szybko. No i na obiad zaplanowałam takie pierożki. Nie wiem, czy swego czasu chodziliście do takiego lokalu, który się nazywał Greenway. To chyba nie były
wegańskie restauracje. Tak mi się wydaje, że były wegetariańskie. W każdym razie ja tam jadłam zawsze jedną, jedyną rzecz, to jest pierożki aromatyczne, takie z warzywami pieczone pierożki. Do nich był taki sos rozmarynowy. No i po prostu tęsknię za tym daniem i znalazłam przepis na nie gdzieś w odmętach internetu. Także zrobimy i zobaczymy, czy to będzie ten smak, czy nie. Jeśli macie może przypadkiem, jakimś cudem przepis na te pierożki, to dajcie mi znać. No ale póki co dzisiaj testujemy ten. Ja się właśnie skapnęłam, że nie kupiłam tylko pieczarek do tego dania. Jakoś mi to po prostu umknęło, ale jak będę odbierać córkę z przedszkola, to skoczymy jeszcze i szybko te pieczarki dokupimy, bo już wszystko inne mamy. Na jutro z kolei na śniadanie oczywiście robimy owsiankę i tą tradycyjną naszą owsiankę z wolnowaru, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, ale zrobiłam ostatnio nocną owsiankę na śniadanie. I córka była niezadowolona, powiedziała, że jej to nie smakuje i to jest w ogóle bez sensu, także wracamy do owsianek na ciepło. No i mamy kupione pasty orzechowe, no to możemy robić owsianki. Na drugie śniadanie z kolei zaplanowałam te batony zbożowe, które już miałam w planie, nie wiem, ze 2 tygodnie temu, ale jakoś nie doczekały się realizacji, także mam nadzieję, że tym razem się uda, bo chciałabym coś takiego mieć w zamrażalniku, na takie jakieś szybkie wyjście, coś takiego, także właśnie jakieś takie batony z albo tym dżemem takim, słodzonym ksylitolem, albo z owocami, albo z jakimś musem owocowym, z czymś takim. Tą focaccię, tam mówiłam, że mam ostatni kawałek tej focaccii, jakoś nie zjadłam w zeszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu już ją wyczyszczę. Na obiad zjemy te dewoleje, które Wam pokazywałam przed chwilą, frytki pieczone i tą mini marchewkę. Na śniadanie będziemy jeść parówki. Ja normalnie jadłabym te parówki wegańskie z Ikei, które mam w zamrażalniku, ale no ponieważ, tak jak Wam mówiłam, mój partner pojechał do pracy, to ja muszę pomóc córce zjeść całe opakowanie, także będę jadła te tradycyjne parówki. Na drugie śniadanie z kolei muszę zjeść ten strudel, który robiłam jakiś czas temu. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby zrobić z całego przepisu, z którego wyszła spora porcja. Wyszedł tak średnio i po prostu jestem tak nieszczęśliwa, że muszę go zjeść. Został mi ostatni kawałek i po prostu muszę go zmęczyć. No trzeba po prostu, trzeba już to zjeść, ale no nie mam ochoty, nie będę ukrywać. No i to bolanie afgańskie, które Wam pokazywałam i mówiłam, że będzie się jeszcze trochę pojawiało, bo mam kilka sztuk zamrożonych, także będziemy też jeść w tym tygodniu. No i na obiad pomyślałam, że spróbujemy zrobić mac and cheese, bo trochę, wiecie, się naoglądałam filmików amerykańskich i oni po prostu zawsze to jedzą, kupują ten taki mac and cheese w pudełku i mnie to po prostu fascynuje. Ja muszę tego wreszcie spróbować, ale pomyślałam, że spróbujemy sobie zrobić wersję wegańską. No i z brokułem, żeby było jednak jakieś warzywo. Oczywiście no, moja córka będzie wybitnie nieszczęśliwa, kiedy tego brokuła zobaczy i na pewno go nie zje, no ale no trudno, no i tak no, coś tam muszę próbować, nie? I muszę jakieś warzywo wrzucić. Na śniadanie z kolei zaplanowałam pieczony ser brie z truskawkami, do tego jakieś tosty. Właśnie moja córka jako bardzo wybredne dziecko, które wielu rzeczy nie lubi, z jakiegoś powodu uwielbia ser brie. Także pomyślałam, że to akurat śniadanie może jej podpasować. Zobaczymy. No pewnie troszkę lepiej by wyszedł ten pieczony brie, gdyby był jakby w tej wersji takiej pełnotłustej, a nie ten light. No bo tak zakładam, że ta bardziej tłusta wersja lepiej się pewnie rozpuszcza czy coś takiego. No ale trudno, wziąłam tą light i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na drugie śniadanie jogurt z tą naszą domową granolą. No i tutaj wpisałam jakieś resztki ze względu na to, że no coś na pewno nam z tych obiadów zostanie. Przede wszystkim myślę, że zostanie ten makaron. No i ja czasem mrożę takie dania z makaronem, aczkolwiek no nie jest to super najlepszy pomysł, także wolałabym jednak to po prostu zjeść następnego dnia. I tutaj będziemy, to też jest rzecz, którą nie zjedliśmy w zeszłym tygodniu, ponieważ nie tylko zostaliśmy zaproszeni do mojej mamy na obiad, ale też dostaliśmy ten obiad na następny dzień do domu, także ten butter chicken jeszcze w zamrażalniku mamy i myślę, że w tym tygodniu go zjemy. Na śniadanie z kolei kolejna rzecz z zamrażalnika, czyli wege pasztet, który robiłam i zamroziłam też porcję. Oczywiście młoda go nie zje, zrobi sobie kanapki zapewne z serem. I to smoothie też w zeszłym tygodniu miałam robić i jakoś też nie wyszło. I tutaj obiadu nie zaplanowałam, bo my będziemy miały taki trochę dziwny dzień, bo tam jest i zakończenie roku w przedszkolu, i potem jest jakiś festyn, i potem coś tam jeszcze. Także no nie wiem w ogóle, kiedy będziemy w domu, czy będzie czas zrobić jakiś obiad. Także albo coś zrobimy na szybko, albo wiecie co, po prostu nie będzie obiadu. Czasem tak się zdarza.
że nie ma obiadu i trudno. No, świat się nie skończy, tym bardziej, że młoda i tak ma obiady w przedszkolu. Na śniadanie z kolei chcę rozmrozić te gofry z fasolimon, które robiłam w zeszłym tygodniu, które moim zdaniem są bardzo dobre. Oczywiście nie będę mówić, komu nie smakują. Nie wiem czemu, bo są tam i warzywa, i jest ser, i mówię, polej to sobie keczupem, ale no i tak nie smakuje. No ale trudno, mi smakuje i mam zamrożone i trzeba to zjeść. Na drugie śniadanie albo w sobotę, albo w niedzielę, no na pewno będziemy chciały gdzieś wyjść. Jest piękna pogoda, trzeba iść na plażę. Także zaplanowałam jakiś lunchbox i myślę tutaj o zrobieniu naleśników z białek. Znalazłam taki przepis, a mam zamrożone białka. Więc może spróbujemy to zrobić. I do tego tą taką naszą pseudo-nutellę z ciecierzycy też mamy zamrożoną. No to tamago, ten omlet, który po prostu też sobie wędruje z tygodnia na tydzień. No i jakieś owoce. Na obiad z kolei zrobimy sobie cannelloni, bo jakoś tak robiąc porządki odkryłam, że mam zadziwiającą dużą ilość tego makaronu cannelloni. Nie wiem, co się stało. Jak w ogóle do tego doszło? W każdym razie no, trzeba go zjeść. Nie za bardzo chce mi się robić znowu tą wersję z ricottą i ze szpinakiem. Szukałam czegoś innego i tak właśnie znalazłam coś takiego z soczewicą i z pesto. No trochę z tym jest roboty, bo te cannelloni trzeba nadziewać, także no nie wiem, mówię, nie wiem co, dlaczego w ogóle tyle tego kupiłam, ale trzeba to zjeść. I na śniadanie córka sobie zażyczyła pancake'i z tofu, znaczy z tofu, ona sobie zażyczyła z malinami i z borówkami. I ja wymyśliłam, że będą takie z silken tofu. Tylko, że problem jest taki, że borówek nie kupiłam, bo były za drogie. I malin też nie mam, znaczy mam jakąś resztkę, która do niedzieli raczej nie dotrwa. Ale mam, na pewno mam zamrożone maliny. Może gdzieś jeszcze wygrzebię z dna zamrażalnika jakieś albo borówki mrożone, albo jagody. No i wtedy będzie można to zrobić. No i właśnie ponieważ to opakowanie tego silken tofu jest takie dość duże, to myślę, że zrobimy większą porcję i też zamrozimy sobie. Potem właśnie do lunchboxa będzie taka fajna rzecz do rozmrożenia. Na drugie śniadanie zaplanowałam te serki waniliowe, bo mamy zamrożone biszkopty. Ja właśnie rzadko jem serek waniliowy, ale jak jem, to najczęściej z biszkoptami. I dlatego rozmrozimy sobie te biszkopty, a na obiad z kolei zaplanowałam, ponieważ też mam zapasy mrożonego tempechu, to pomyślałam, że zrobimy sobie taki gyros z tempechu w jakiejś albo tortilli, albo w jakiejś picie, aczkolwiek trochę mi się nie chce piec tej pity, bo musiałabym upiec tylko dwie sztuki, bo ona się słabo mrozi, bo się zawsze łamie. Te dziwne dźwięki w tle to moje koty się biją, także tak tylko chciałam wyjaśnić. Także no nie wiem, co, no w czymś to zjemy i do tego zrobimy jeszcze tzatziki. Także to na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam za tydzień. Pozdrawiam, pa, pa!